Kilkuset mieszkańców tej wsi w Republice Nigru musi codziennie chodzić 9 km po wodę, która w tym rejonie świata jest na wagę złota. By mogli choć trochę bardziej normalnie żyć, potrzebują studni. Na jej budowę zbierał dziś w Poznaniu pieniądze Enegado, mieszkaniec wioski Gouna, właśnie tej, która potrzebuje studni. Aukcję charytatywną na ten cel zorganizowała poznańska fundacja Chce Mi Się. Wioska Ehen to nazywa się Gouna, jest to wioska saharyjska, która jest zamieszkała przez Tuaregów, którzy to jest plemię nomadyczne, które w 2011 roku niestety spotkało duże nieszczęście, ponieważ wskutek ogromnej suszy całe ich stado bydła padło. W związku z tym byli zmuszeni osiedli w wiosce Gouna, która jest pozbawiona bezpośredniego dostępu do wody i głównie kobiety przemierzają codziennie 9 km w każdym kierunku po wodę. Są ludzie, którzy z powodu braku wody nie myją się miesiącami, w tym dzieci. Jeżdżę gdzie tylko mogę, jeśli mam taką możliwość i szukam przyjaciół, którzy mogą pomóc zbudować studnie, abyśmy mogli uprawiać ziemię, mieć jedzenie, czy może w przyszłości wybudować szkołę lub przychodnię. Faktycznie 2 lata temu byłam w Nigrze i widziałam, jak tam jest ciężko, jak jest biednie, jak głównie oczywiście kobiety na pustyni noszą tą wodę. Czasami do 9-10 kilometrów, no żeby mieć dla siebie, dla dzieci, dla całej rodziny, no i też dla zwierząt, no bo to też jest ważne. Już nie mówiąc o tym, żeby podlewać jakiekolwiek rośliny, bo na to najczęściej w ogóle nie ma żadnej możliwości.